W Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie odbyła się premiera słuchowiska Libe autorstwa Michała Hołki, opowiadającego m.in. o przedwojennych losach społeczności żydowskiej Rzeszowa. Można usłyszeć w nim rzeszowskich aktorów, m.in. Małgorzatę Pruchnik-Hołkę, Mateusza Mikosia czy Marka Kępińskiego, a także muzykę nawiązującą do czasów, w których rozgrywa się akcja. Słuchowisko powstało z inicjatywy Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a projekt w ramach współpracy z miastem Rzeszów zrealizowała Fundacja Rzeszowska. Podczas premiery porozmawialiśmy z autorami i inicjatorami powstania słuchowiska Libe, które będzie wkrótce prezentowane w ramach rzeszowskich spacerów szlakiem żydowskiego dziedzictwa. Pomysł na słuchowisko zrodził się w mojej głowie już dosyć dawno temu. Znaczy, wymyśliłem dwie postaci i wiedziałem, że kiedyś za pomocą tych postaci, za ich pośrednictwem, chciałbym opowiedzieć jakąś historię. Historię, która na pewno będzie osadzona w Rzeszowie, gdzieś na początku XX wieku. I tak ta historia co jakiś czas do mnie wracała. I pewnego dnia zadzwoniła Ilona Dusza Rzeszowska z Fundacji Rzeszowskiej z propozycją stworzenia słuchowiska osadzonego w Rzeszowie właśnie na początku XX wieku. Więc ta propozycja spadła dla mnie jak z nieba i tak w ten sposób Rywka i Tadeusz, czyli postaci, które wcześniej wymyśliłem, mogli opowiedzieć swoją historię. Rywka jest Żydówką, mieszka w Rzeszowie, jest, można powiedzieć, lokalną gwiazdą, gwiazdą estrady, pięknie śpiewa. A Tadeusz jest weteranem, wraca z wojny i w Rzeszowie chce rozpocząć nowe życie. I tak zaczyna się ich wspólna historia. Tak, w porządku. Trochę kurzę, nic więcej. Przepraszam, panie, ale ci chłopcy chcieli panią coś powiedzieć. Ała, niech pan nas puści. Boli! Ale proszę nie robić im krzywdy. Ani myślę. No, śmiało. W słuchowisku pod tytułem Libe wcielam się w rolę Rywki. Rywki Blum, a właściwie Róży Kwiatkowskiej. To jest taka młoda Żydówka, która po wielu przejściach swoich życiowych trafia do Rzeszowa. I tutaj próbuje sobie radzić w taki sposób, w jaki tylko może. Pięknie śpiewa, jest utalentowana i jej marzeniem jest właśnie stać na scenie, na estradzie i śpiewać. Na razie śpiewa w różnych karczmach i knajpach rzeszowskich tamtych czasów wraz ze swoim zespołem i tutaj właśnie w rolę tych muzyków wcielają się Dariusz Kot i Wojciech Front, z którym ja osobiście, prywatnie również pracuję. Tworzymy trio muzyczne od 4 lat i tak właśnie znaleźliśmy się jako trio w tym słuchowisku, ponieważ jest to słuchowisko muzyczne. Kto to jest? No powiedz! Ten chłopak spod studni. Nie, nie, przestań. Za dobrze cię znam, Rywka. Cicho, zaczyna się. Zauważyliśmy, że ten temat, jak żaden inny, mieszkańców naszego miasta, jak i turystów bardzo interesuje. Wszyscy chcieli brać udział w tych spacerach. Pytali o miejsca, pytali wielokrotnie o kolejne spacery. I po tym mogliśmy zauważyć, jak duże jest zainteresowanie tą częścią historii naszego miasta. W tym roku postanowiliśmy temat rozwinąć, stąd słuchowisko i stąd kolejne wydanie spacerownika, jeszcze piękniejsze, jeszcze ciekawsze. Założenie było takie, żeby historia właśnie miała miejsce w Rzeszowie na początku XX wieku. I postaci i cała historia Rywki i Tadeusza jest oczywiście historią fikcyjną, ale miejsca, w których dzieją się poszczególne sceny, są prawdziwymi miejscami. Są to miejsca, można powiedzieć, historyczne miejsca Rzeszowa i znakomite źródło wiedzy na ten temat znalazłem właśnie w takim przewodniku, mapie, która prowadzi właśnie tym spacerem po historii rzeszowskich Żydów i tam jest mnóstwo bardzo ciekawych historii. One były taką moją inspiracją.